Dobrze pomyślane, Cool Breezy. Cool Breezy to kolej z 3- lub 4-dniowym zarostem, który siedzi obok mnie na metalowej podłodze otwartej paki furgonetki. Podskakujemy razem, zanurzamy się, wynurzamy, kołyszemy na boki na kiepskich resolach jak w łódce. Z tyłu za furgonetką San Francisco oddala się w dół w podskokach. To początek próby kwasów elektrycznej oranżadzie Toma Wolfa, książki, która ukazała się w 1968 roku, a więc już bardzo, bardzo dawno temu. To jej pierwsze wydanie, teraz ukazało się wznowienie, bo poprzednie się wyprzedało i osiągało astronomiczne ceny na Allegro. Natomiast to książka, która opisuje dzieje Kena Keseya i jego zespołu Merry Pranksters, czyli wesołych rozrabiak, które dokładnie w roku 64 przejeżdżali Amerykę autobusem, testując różnego rodzaju narkotyki, wolną miłość i wszelkie inne jakby elementy życia czasów hipisowskich. Ken Kesey był świeżo po drugiej książce, czasami Wielka Chętka i polski tytuł, po sukcesie oczywiście swojego Lotu nad kukułczym gniazdem, i tak sobie podróżował po Stanach i oddawał się dziwnym ekscesom, które zdokumentował Tom Wolfe. Tom Wolfe to taka dość kultowa i znana postać tak zwanego nowego dziennikarstwa, tego stylu trochę gonzo, takiego, w którym dziennikarz nie tyle jest taki zdystansowany, ale wręcz można powiedzieć zaangażowany w to, co opisuje. Trudno tę książkę streścić. Naprawdę jest to dużo epizodów, dużo historii. Poznajemy dużo postaci, między innymi słynnego Neila Cassidy, który z Kerouakiem podróżował po Stanach jako bitnik i kultowy bitnik. Jest też na YouTubie film poświęcony tej podróży pranksterów przez Stany Zjednoczone, gdzie te wszystkie postaci można sobie na żywo zobaczyć. Dodam w opisie link do tego filmu. Naprawdę i film, i książka są pewnego rodzaju dokumentem tamtych czasów i naprawdę warto się w to zanurzyć, żeby zrozumieć, jakie to były czasy i ile z nich do dzisiaj przetrwało, ile tak naprawdę zapisało się w naszej historii, do ilu z tych elementów powracamy. Także zapraszam do próby kwasu Toma Wolfa. Do usłyszenia.